Cześć, Igor Leśniewski z tej strony, jest z nami dzisiaj Mateusz Szymański. Mateusz jest kaskaderem i to nie takim kaskaderem, którego możecie kojarzyć z wiralowego starego filmu, w którym to wspinał się pewien człowiek po kablach telefonicznych na jednym z bloków. Mateusz jest takim prawdziwym kaskaderem z połamanych krwi, kości znaczy i krwi, prawdziwy kaskader z kości i krwi i z potu i trudu, wytrzymałości, z żelaza, czyli po prostu jest po prostu kaskaderem albo aż kaskaderem, ponieważ takich ludzi u nas w kraju się nie spotyka na co dzień, więc dzisiaj sobie porozmawiamy z właśnie z Mateuszem. Siemasz, Mateusz. Cześć. Wybacz za tak dziwne, pogmatwane intro, ale uczę się jeszcze dziennikarstwa. Także to jest mój, jestem na stażu dopiero, a my jesteśmy jeszcze, przypomnę, w dworze w Myślinku. Dzisiaj nie na dworze, dzisiaj w dworze, także mamy dosyć komfortowe warunki. Mati, opowiedz mi trochę więcej o tym, o tej całej sztuce, którą uprawiasz, bo widziałem kilka materiałów, które mi wcześniej pokazałeś, no i jesteś hardkorem. Dobrze, przedstawiłeś to tak, jak wiesz, codziennie byśmy się łamali, składali na nowo i a nie trzeba być tak? Ten. Nie, no właśnie to jest cały pizz polega na tym, żeby tego nie zrobić, tak właśnie. Bo żeby zrobić coś ciężkiego, żeby zrobić coś takiego, nie wiem, ekstremalnego dla większości ludzi i się przy tym połamać, no to może każdy. To nie wymaga to ani treningów, ani jakiejś wiedzy, po prostu dobra, skoczę z balkonu, spadnę z konia, przejedzie mnie samochód, dobra, to ja stanę, a ty wjedź we mnie. Czyli mówisz, że wszystkie jakby zasady bezpieczeństwa są zachowane, no ale ileś tych kości chyba trzeba było złamać, zanim się doszło do tego, do tej perfekcji, czy od razu tak już po prostu wszystko było u ciebie tak naturalnie wychodziło? Naturalnie krwi. Nie, ale trzeba po prostu nie przeskakiwać danych etapów. Okej. Okay. Więc stopniowo trzeba wchodzić na kolejne etapy, doświadczenia. Nie można od razu ruszyć do najtrudniejszych, salta na do koniu. Najtrudniejszych rzeczy, nie można ruszyć nawet do zwykłego salta, tylko trzeba pracować nad sobą, trzeba pracować nad swoim ciałem, ilość treningów, wyskakanych, nie wiem, upadanych godzin. Po kolei, tak, z małych wysokości. Na początku nikt nie upada się z 10 metrów, tak jak na filmie ładnie jest pokazane, tylko zaczynamy ze stania na nogach. Robimy to później coraz wyżej, pół metra, metr, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt. To wszystko wymaga przygotowania. Jeśli nie ma tego przygotowania, nie ma tej systematyczności, wtedy zdarzają się wypadki. Które no oczywiście zawsze może się zdarzyć, że ktoś nawali, tym bardziej przy jakichś elementach, przy których potrzebna jest współpraca większej ilości osób. Jednak nadal, jeśli jest wszystko wypracowane, jeśli każdy wie dokładnie, co ma robić, ma to przećwiczone tysiące razy, to bardzo, bardzo minimalizujemy możliwość wypadku, kontuzji i jak przy tym chodzi, to jest tak naprawdę, jesteśmy tak jak sportowcy. Każdy wypadek, każda kontuzja jest bardzo niefajną rzeczą, bo nie dość, że wyłączy nas na jakiś czas z samej pracy, no to i z treningów. I nie jest to tak, że mamy tutaj kontuzję, mamy miesiąc przerwy i wracamy do tego samego punktu. Jesteśmy bardzo, bardzo do tyłu. Trzeba to znowu odpracować, trzeba każdą kontuzję dobrze wyleczyć i żeby dojść do tego samego punktu, w którym się było fizycznie, nagle potrzebujemy dodatkowe dwa miesiące. A czy jako kaskader specjalizujesz się w jakiejś konkretnej dziedzinie kaskaderstwa? Bo domyślam się, że to nie jest tak, że po prostu jesteś kaskaderem od wszystkiego. Wiem, że masz swoją stadninę. Powiedz mi, czy to świadczy o tym, że właśnie jesteś specjalistą w dziedzinie kaskaderstwa konnego? Czy masz jakąś specjalizację związaną z kaskaderstwem? Jasne, no można śmiało powiedzieć, że jestem kaskaderem konnym przede wszystkim. Stricte. Może nie stricte, bo stricte to ograniczamy się, że jestem
konnym i tylko konnym. Mhm. Jednak staram się rozwijać na wielu polach, we wszystkim być tak dobry, jak tylko mogę. I z ziemi pracując samemu, pracując z innymi ludźmi i pracując z końmi. Mhm. Jednak tak, największą moją pasją są konie. Cały proces tego, że zostałem kaskaderem, tak naprawdę zaczął się od koni, od jazdy konnej. Później coraz więcej elementów wprowadzaliśmy do tej jazdy konnej. Akrobatykę, inne moje pasje związane tak ze sportem łączyłem. Później kaskaderka konna, wyjazdy na pokazy, na imprezy rekonstrukcyjne, od których się to częściowo zaczęło, na których tak, no nie powiem, trochę nas podpuścili, że słuchajcie, nie mamy ludzi, którzy na przykład na bitwie by spadli z konia albo zrobili coś ciekawego i te bitwy są takie trochę, no może nie nudne, ale mogłyby być ciekawsze. Mhm. No więc jako osoba bardzo związana ze sportem mówię, no to nie jest dla mnie problem, no to na następny raz to ja się przygotuję i możemy coś takiego zrobić. I tak się wszystko zaczęło i sprawiało mi to mega, mega frajdę, więc zaczęliśmy ze znajomymi robić coraz więcej numerów, wymyślać jakieś swoje, każdy, tak, można powiedzieć, takie podpuszczanie się, słuchaj, ja wymyśliłem, a może byś pojechał, nie wiem, płonący na koniu. Mhm. No dobrze, no to spróbujmy to zrobić. Przygotowywaliśmy zwierzęta do tego, konie. Tak naprawdę najwięcej pracy jest przy numerach wspólnie z koniem, pracy nad samym koniem, bo one tego nie chcą, one tego nie potrzebują, tak? One muszą to po prostu jakby wytrzymać, więc dużo, dużo, dużo pracy jest, żeby one to chętnie robiły, żeby miały w tym jakiś cel, żeby nas słuchały. Natomiast później praca nad nami jest już tą łatwiejszą częścią, ale też wymaga sporo, sporo wysiłku do przygotowania się do wszystkich numerów. Tak jak mówiliśmy na początku, przede wszystkim, żeby nie nabawić się żadnych kontuzji, żeby zrobić to bezpiecznie i dla siebie bezpiecznie, dla zwierzęcia bezpiecznie i dla ludzi, którzy obserwują to dookoła, tak samo to musi być bezpieczne, bo jeśli spadniemy nie w tym miejscu, albo wpadniemy, nie wiem, w widownię na takiej bitwie, czy na pokazie dla ludzi, no to zdecydowanie nie podoba się. A czy korzystacie na przykład z pomocy behawiorystów konnych, żeby dogadać się z tymi zwierzętami w trakcie takich najbardziej ekstremalnych wyczynów i akrobacji? Czy polega to na tym, że sam uczysz się tego zwierzęcia i jednak pracujecie we własnym zakresie z tymi istotami? Na jakiej zasadzie to działa, że przekonujecie konia, że dobra, dzisiaj będziemy sobie razem biegać, a ja zrobię z ciebie salto razem z plującym ogniem, który po drodze wypuszczę. Na jakiej zasadzie to, jak pracujecie z takimi zwierzętami, żeby dojść do porozumienia? Żeby było to bezpieczne i fajnie wyglądało, to zdecydowanie trzeba umieć pracować z tym zwierzakiem. Jeśli jest jakiś problem, jeśli ktoś nie potrafi, wtedy pomoc behawiorysty, trenera odpowiedniego, który się na tym zna, jest naprawdę nieoceniona. Jednak nie oddaje się wtedy konia lub jakiegokolwiek innego zwierzęcia do przygotowania do tego, ponieważ tylko samemu trzeba się przygotować. Trzeba się samemu przygotować i trzeba samemu też pracować z tym koniem do danej rzeczy. Ponieważ jesteśmy wtedy parą, tak? Jesteśmy duetem, zespołem i nie idzie się przygotować, że każdy osobno robi swoje, no bo to moglibyśmy stanąć 10 metrów od siebie i koń zrobi swoje, ja zrobię swoje. Jeśli robimy numery i robi się upadek z konia,
to musi być zespół, to musi wszystko grać, tam musi być pełne zaufanie. Tak samo my do konia, jak i koń do nas, że się nie będzie bał, że on zrobi jakby swoje, że my prosimy go, żeby on pobiegł prosto i on będzie biegł prosto, że wbiegnie między kamerę a ludzi, bo tutaj będziemy coś nagrywać, a my już tam dawno nas nie ma, bo my po drodze spadliśmy, tak, i leżymy, albo ciągnie nas za sobą. Także to jest zgranie ze zwierzakiem. Jeśli nie mamy tego, to sam koń jest dla nas niebezpieczny. Bo jeśli on się wystraszy, gdzie na przykład ciągnie nas tak za nogę, za sobą, albo wisimy głową w dół, albo w nieodpowiednim momencie przy zeskoku się wystraszy i przesunie się, skoczy nie w tą stronę, to no, jest w stanie nam zrobić bardzo dużą krzywdę. Nam, innym ludziom, sprzętowi. To, o czym cały czas rozmawiamy, to jest tak zwany jigit, tak? Tak. Kaskaderka konna, można to nazwać... że wywodzi się to od jigitówki. Jigitówka była, może przez nas jest nazywana, to jest nazywany taki styl jazdy wojskowy z dawnych czasów, tak? Wojskowy? Wojskowy. Wojsko takie sztuczki. Wojskowy, tak. To robiło. Swój początek miało w rzeczach, kiedyś używano koni do... Do wojny. Do walki, do wojny, tak, dokładnie. I wtedy trzeba było, taki jeździec, taki zwiadowca, musiał wiedzieć, musiał się schować, musiał się nagle położyć z koniem gdzieś w krzakach, tak, żeby go nie znaleźli. Musiał coś wypatrzeć w czasie samej walki, szczególnie wschodnie wojska, Tatarzy, tak, Mongołowie. Walczyli z różnymi sprzętami, strzelali z łuków, tak, na koniu. Czy jechali prosto na wroga, czy jechali w bok, czy wróg jechał za nimi. Musieli w każdej pozycji, na przykład obrócić się na koniu i strzelać do niego. To można osiągnąć, jeśli jest się naprawdę jednością z tym koniem, tak? Czuje się po prostu, ci ludzie rodzili się w tych siodłach, jeździli całe życie. Dorastali z tymi koniami. Tak, dorastali z tymi końmi, znali je. Tam była więź zawsze, tak, z koniem. I tutaj jest tak samo, jeśli nie ma więzi z tym koniem, to nagle wydaje się, że jest to strasznie niebezpieczne, że i też nie wychodzi tak ładnie, tak? Jeśli koń nam nie ufa, to nagle wychodzi, że tutaj, o, spadniemy za szybko, a mieliśmy na przykład, nie wiem, wisieć na tym koniu, mieliśmy pojechać dalej, albo on po prostu się wystraszy i ucieknie i nagle koniec pokazu, bo nie ma konia.